Co musicie zrobić, żeby było bezpiecznie w samochodzie? Nie wychylać się poza okno. Super. Koleżanka? Pas. Pas. Co jeszcze? Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła w tym roku do ogólnopolskiego konkursu Odblaskowa Szkoła. Wszystkie działania dotyczące bezpieczeństwa podejmowaliśmy w okresie od września do października. W ramach tej akcji zorganizowaliśmy odblaskową dyskotekę, odblaskowy rajd rodzinny, spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji w Chrzanowie. Odbył się również pokaz mody odblaskowej. Również nasi uczniowie wzięli udział w konkursie dotyczącym znajomości przepisów ruchu drogowego i wykazali się ogromną wiedzą. Wzięli również udział w konkursie plastycznym poświęconym noszeniu odblasków. Finałem akcji Odblaskowa Szkoła było spotkanie z policjantami, którzy przekazali uczniom informacje na temat przepisów ruchu drogowego. Policjanci pytali uczniów, w jaki sposób powinni zachowywać się jeżdżąc z rodzicami samochodami, również w jaki sposób powinni się poruszać na przejściach dla pieszych oraz podczas poruszania się po ulicach naszego miasta, wtedy kiedy jest ciemno. Uczniowie wykazali się również ogromną wiedzą na temat poruszania się po drogach, ale również wykazali się znajomością właśnie przepisów bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania panowie policjanci pokazali im, na jakich motorach poruszają się po ulicach naszego miasta. Była to ogromna atrakcja dla uczniów, ponieważ mogli wysłuchać wszystkich informacji na temat tego sprzętu, jak również zasiąść i poczuć się jak prawdziwi policjanci. Dobra, ustawcie się wszędzie tam dalej i zasłaniamy uszy. 3, 2, 1... Każdy z uczniów mógł również usłyszeć, jak działa syrena zamontowana na każdym z motocykli, którymi poruszają się policjanci po drogach naszego miasta. Spotkanie z policjantami cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i mam nadzieję, że za rok również spotkamy się we wrześniu lub w październiku.